Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz w czwartej części kursu poświęconego driverom. W tej części chciałem powiedzieć, jakie możemy jeszcze wartości nadać driverom, tak aby to było troszeczkę bardziej uproszczone. Mam tutaj w zasadzie dwa obiekty. Kulka, do której dodany jest driver na położenie location w osi Z, także nie mogę tego teraz zmieniać, i kulka. Możemy zrobić sobie taki podział prosty ekranu na dwie części, wybrać sobie edytor krzywych. No i mam tutaj ustawienia dla tego właśnie drivera. Jeżeli otworzę sobie panel, zwinę większość tych okien i w panelu driver się przyjrzę temu, co mam, to zobaczymy, że domyślne ustawienia takiego drivera to jest scripted expression, o tym żeśmy mówili w poprzednich tutorialach, wpisana wartość 0, a więc tutaj 0 również będzie cały czas obecne, no i później mam dodane zmienne. Właśnie o tych zmiennych chciałem dzisiaj powiedzieć troszeczkę więcej. Domyślnie dodana zmienna jest ustawiona w tryb Transform Channel, co oznacza, że możemy z dowolnego obiektu wybranego tutaj transferować pewne zmienne dotyczące kanałów. I te kanały do wyboru są dość ograniczone. Mamy przede wszystkim tylko lokację, czy też położenie w osi X, Y, Z, rotację w osi X, Y, Z oraz oczywiście skalę. Gdybym chciał na przykład powiązać skalę na osi X kulki z położeniem na osi Z mojej kostki, to musiałbym stąd wybrać sobie coś takiego jak X Scale. Z tym, że to musiałoby być zrobione dla obiektu, który tutaj wcześniej wybiorę, więc wcześniej wybieram, znaczy nie wcześniej, tylko wybieram sobie sferę. I teraz, jeżeli wpiszę tutaj var, to w tym momencie już widzę, że położenie tej kostki zmieniło się na 1, dlatego że skala tej mojej kulki, tak jak to widzę tutaj w x, wynosi 1. Jeżeli tę skalę będę zwiększał, to kulka się będzie rozciągać lub skracać, a kostka będzie oczywiście te wartości powtarzała, ponieważ w osi z będzie miała wpisane dokładnie takie same. No i to jest w porządku, to jest właśnie Transform Channel. Dodatkowo on działa w czymś takim, co nazywa się przestrzenią świata, World Space, ale może także być Local Space albo Transform Space. Na temat tych przestrzeni zrobię osobny tutorial, ponieważ zwłaszcza w przypadku kości i armatur ma to duże znaczenie. Zresztą za chwilę pewnie to i tak wyjdzie i zobaczymy, o co chodzi. Oprócz tego, że możemy wybrać sobie Transform Channel, mamy także taką prostą rzecz, jak na przykład odległość, Distance. I ten dystans to jest odległość pomiędzy dwoma obiektami albo pomiędzy dwiema kośćmi. W tym przypadku mam wybraną tylko sferę, więc jest to tylko jeden obiekt, dlatego ten driver w tym momencie nie działa i domyślnie ustawia sobie wartość na 0. Natomiast jeżeli będę miał na scenie jeszcze jakiś inny obiekt, na przykład niech to będzie, dajmy na to torus, ten torus postawię sobie gdzieś tutaj, to w tym momencie mogę wybrać ten torus jako drugi obiekt, względem którego będzie liczona odległość. I teraz wzajemna odległość między kulą a torusem będzie określała mi wysokość tej kostki na osi Z. Tak to właśnie teraz będzie wyglądało. A więc zależnie od tego, czy ruszę torus sobie w którąś stronę, czy kulę, zawsze ta kostka będzie odpowiednio tą odległość sobie ustawiać na podstawie wyliczonej przez driver różnicy odległości w przestrzeni tych dwóch obiektów. Oprócz tego mogą to być również kości, więc nie ma tutaj żadnej różnicy tak naprawdę. Kolejnym takim parametrem, który możemy sobie wybrać, jest różnica rotacji. I w tym przypadku tego typu parametr dotyczy już tylko i wyłącznie armatury. Nie możemy go zastosować do zwykłych obiektów, takich właśnie jak kulka albo torus. Więc usunę te obiekty stąd. Widać, że te pola są cały czas czerwone, w związku z tym driver pamięta, że tutaj był błąd i w związku z tym przybiera domyślną wartość 0, która nic nie oznacza tak naprawdę. No i teraz, abyśmy mogli zrobić cokolwiek, muszę dodać sobie armaturę. Więc dodaję po prostu pojedynczy obiekt, armaturę, która jest reprezentowana na początku przez pojedynczą kość. Postawię sobie tą kość tutaj i wejdę do trybu edycji. W trybie edycji mogę tą kość skopiować i postawić kopię gdzieś obok, na przykład tu. Mam teraz dwie kości, ta druga nazywa się bon001, a ta pierwsza to jest bon po prostu bez żadnego numerku. Jeżeli teraz przejdę do trybu obiektowego, albo do trybu pozy nawet lepiej, to teraz wracając do kostki, muszę wybrać sobie tą samą armaturę w obu tych miejscach tutaj. Więc wybieram sobie armaturę w ten sposób. I widać, że po wyborze armatury czy też szkieletu pojawia mi się kolejne pole wyboru. I to pole wyboru służy do wyboru kości z danej armatury. Oczywiście może te armatury mogą być również dwie różne, nie sprawdzałem. Weźmy sobie pierwszą kość w pierwszym polu, drugą kość w drugim. I teraz widzę, że mam policzoną różnicę rotacji, która przypadkiem w tej chwili wynosi dokładnie 0. Natomiast jeżeli chciałbym, aby to zostało jakoś inaczej policzone, musiałem przekręcić którąś z tych kości, a więc jeżeli jedną z nich zaznaczę i przekręcę, to zobaczę, że kostka w tym momencie się
poruszyła i poszła troszeczkę na przykład do góry. Tym bardziej, że ta różnica rotacji będzie mi się tak jakoś dziwnie zachowywała i tutaj będzie liczona jako bezwzględna wartość, taka modulo 180 stopni przypuszczam. Więc jeżeli ustawię sobie teraz kość na przykład w ten sposób, to widzimy gołym okiem, że kąt pomiędzy tymi kośćmi to jest jakieś 90 stopni. Natomiast jeżeli spojrzę w driver, to zobaczę, że wartość, którą wyliczył, to rzeczywiście jest 90 stopni, ale nie wziął w sobie 90 stopni, tylko jakąś dziwną wartość ułamkową, 1,571 i tak dalej. Widzimy też tutaj prawdziwą wartość, która została ustawiona w tym miejscu. Teraz o co chodzi? Tutaj problem polega na tym, a raczej w zasadzie działanie Blendera jest takie, że ten obiekt jest przesuwany o odległość wyliczoną, oczywiście z różnicy rotacji, ale jednostka tej odległości to nie są stopnie. W stopniach miałbym 90, a więc ta kostka byłaby bardzo wysoko. Tutaj byłoby 90 wpisane, nie widziałem jej teraz na ekranie. Natomiast wynik, który otrzymałem w tej chwili, jest podany w radianach. Radiany jest to po prostu inny rodzaj miary kątów. W tym momencie jest to miara łukowa. No i wszystkie wewnętrzne obliczenia związane z kątami prowadzone są właśnie w radianach. Mogę sobie szybko przeliczyć te radiany na stopnie, używając tego naszego expression, które tutaj mam. Wystarczy tylko pomnożyć naszą wartość przez 180 i podzielić przez pi. I dostanę wtedy wartość, która wynosi po prostu 90. I tutaj jest jakaś inna wpisana z jakiego powodu, to nie, 89 z jakimś tam ułameczkiem, ze względu na błędy zaokrągleń prawdopodobnie. No więc teraz nasza kostka jest bardzo wysoko, jak pomniejszę scenę, to być może jeszcze ją zobaczę. Tutaj jest w tym momencie. No i spoko, mam przeliczone. Oprócz takiego przeliczenia, warto tutaj zwrócić uwagę na to, że mam w tym polu teraz wpisaną wartość, która nie jest liczbą. To jest pewien zasób, to jest taka jakby funkcja. To słowo pi oznacza po prostu 3,14 i tak dalej. I wewnątrz tych wyrażeń driverowych tutaj, w driverze możemy wpisywać różne funkcje, nie tylko pi. Więc pokażę może, jak policzyć sobie te stopnie, korzystając po prostu z tej zmiennej var. Var zawiera radiany w chwili obecnej. Aby przeliczyć radiany na stopnie, muszę użyć funkcji, która nazywa się degrees. Mam nadzieję, że dobrze ją wpisałem. Oczywiście argument tej funkcji musi być w nawiasie, aby było wiadomo, że to jest funkcja. To jest podobne do sinus, cosinus albo logarytm. Jeżeli takie funkcje znacie ze szkoły, to rozumiecie, o co chodzi. Jeżeli teraz dam Enter, to wynik jest dokładnie taki sam. Dostaję 90 tutaj. No i oczywiście z jakimiś tam błędami zaokrągleń to jest troszeczkę mniej. Tak to wygląda. No i teraz oczywiście można korzystać z innych funkcji. Mam także funkcję bodajże radians. I dostaję teraz funkcję w radianach, liczoną na podstawie radianów, więc jest to trochę bez sensu. Ale jeżeli ktoś chce, może takich funkcji tutaj używać. Oczywiście mogę użyć również funkcji sinus, jeżeli ktoś już tak bardzo tego chce. Mógłbym teraz zobaczyć, jak to działa. Wystarczy tylko, że pokręcę jedną z takich kości. Od razu widać, że wysokość tej funkcji dla 90 stopni to jest 1. No i wiemy dobrze, że dla 90 stopni sinus wynosi właśnie 1. Jeżeli teraz pokręcę, ta kostka będzie sobie śmiało zasuwała pomiędzy wartością 0 i 1. Tak jak to widać tutaj. Możemy wtedy uzyskać całkiem fajnie wyglądającą animację po prostu przez obracanie takiej kości, a kostka będzie po prostu podskakiwać. Tak to wygląda. Oczywiście mamy tutaj jeszcze inne możliwości. Na początek napiszę tutaj var, aby wrócić do standardowych ustawień. I teraz, jeżeli chciałbym wybrać coś innego niż te trzy pola do wyboru, pozostaje mi tylko jedno pole, które nazywa się Single Property. Teraz to pole to jest najbardziej potężna rzecz, którą można tutaj ustawić w driverze i ona może śmiało zastąpić te trzy pozostałe elementy. To one są po prostu takimi skrótami, podobnie troszeczkę jak ten skrót, który mamy tutaj, sum values. Mogę równie dobrze wartości zsumować używając znaku plus i się w ogóle nie przejmować. Nie potrzebowałbym tak naprawdę tego elementu. Tak samo jest tutaj. Tak naprawdę nie potrzebuję tych trzech, jeżeli mam dane te single property. Teraz o co tu chodzi? Te single property jest po prostu, jak nazwa wskazuje, taką zwykłą, pojedynczą własnością. I ta własność może pochodzić z różnych miejsc. Na przykład może pochodzić z jakiejś współrzędnej, tak jak na przykład mieliśmy tutaj w przypadku tej kulki. Kulka ma swoje położenie w x równe 3. Możemy wykorzystać to położenie do tego celu, aby nadać wartość zetową współrzędnej kostki. I teraz każdy z tych elementów tutaj to są właśnie parametry, to są te properties, które związane są z jakimś tam obiektem. Torus ma trochę inny zestaw tych parametrów,
Te kości, które tutaj mam, też mają inny zestaw parametrów. Generalnie rzecz biorąc, każdy pojedynczy obiekt na scenie ma jakieś tam swoje parametry. Na przykład przyjrzymy się kamerze. Jeżeli popatrzymy na kamerę, to w panelu ustawień kamery widzimy, że jest coś takiego jak długość ogniskowej, jest przesunięcie, jest obcinanie, mamy także rozmiar sensora i jeszcze mnóstwo innych rzeczy. To wszystko są właśnie własności, properties, które należą tylko i wyłącznie do kamery. Światło z kolei ma trochę inne własności, ma jakiś size, ma jakąś maksymalną liczbę odbić światła, która jest liczona, ma jakieś parametry typu logicznego, typu włączony, wyłączony, na przykład rzucanie cienia albo wielokrotna ważność w dosłownym tłumaczeniu, która zmienia troszeczkę sposób liczenia światła i tak dalej. Teraz każdy z tych parametrów, który tu mamy, możemy użyć jako wartości wejściowej do drivera i wtedy wymyślamy, znaczy określamy parametry tego typu w tym miejscu. Na początku widzimy dwie listy. Jedna z tych list zawiera listę wszystkich rodzajów obiektów, które możemy w Blenderze przypisać do drivera. Tutaj są takie bardzo dziwne rzeczy, na przykład cząstki, scena, ekran, to jest w ogóle dziwne, jakiś tekst nawet, dźwięk, nawet jest menedżer okien, czyli ten silnik rysujący okna Blendera. No i oczywiście inne rzeczy dosyć proste, na przykład object, materiał, więc jest tu masa różnych dziwnych rzeczy i o nich też kiedyś będzie trzeba zrobić tutorial, co jest w ogóle super. I teraz jak wybierzemy sobie już obiekt, na przykład armatura, tak jak w tym momencie, to wtedy mogę sobie wybrać armaturę stąd i wtedy mam jeszcze dostęp do jakiejś trzeciej własności, trzeciego parametru, który określony jest jako ścieżka, ten path. Zobaczcie zresztą, co będzie, gdy wybiorę sobie na przykład obiekt i teraz z listy obiektów wybiorę na przykład kamerę. Tutaj również jest ścieżka. Teraz, gdybym chciał dla tej kamery określić ścieżkę do jej parametrów, to musiałem przede wszystkim zobaczyć, jak ta kamera jest nazwana. No i kamera nazywa się kamera, więc to jest jej nazwa. Natomiast rodzaj obiektu kamera jest tutaj. W Outlinerze pokazany jest rodzaj obiektu cube, lamp, sphere. To też są nazwy tak naprawdę. Ale jeżeli przytrzymamy myszkę nad którymkolwiek parametrem tutaj, to w dymku pojawia nam się jego dokładna nazwa. I tutaj musimy sobie przeczytać. Oczywiście ten tooltip, ta podpowiedź mówi nam, co to jest, że to jest kamera perspektywiczna, że jej długość ogniskowa jest podana w milimetrach, wszystko fajnie, że w Pythonie ten obiekt nazywa się camera lens i że ostatnia linijka mówi nam, że to jest BPY, data, cameras, kamera i na końcu lens. Zobaczmy, jak wygląda inny parametr, na przykład tutaj. Tutaj też widzimy na samym dole, że jest jakiś BPY, data, kamera, kamera, shift i tak dalej. Tutaj mamy podobnie. Na początku jest BPY, data, cameras, więc za każdym razem, w każdym miejscu jest wszędzie tu BPY, data. Oznacza to, że jest to po prostu API Blendera napisane w Pythonie, które nazywa się BPY, czyli Blender Python tak naprawdę, a potem jest jakaś kropka i data, czyli oznacza to, że mamy tam dostęp do danych. Możemy zignorować tą pierwszą część nazwy, ponieważ ona jest w każdym przypadku taka sama. Nic nam to nie daje, szczególnie rzecz biorąc tutaj. Natomiast potem jest napisane cameras. Cameras oznacza, że mamy do czynienia z kamerą. Nawet jeżeli zmienimy sobie tą nazwę na przykład na GoPro, nie, że tam jakieś lokowanie produktu czy coś, głupoty, ale weźmy sobie teraz, popatrzmy i wychodzi na to, że kameras zostało. Kameras zostało, ponieważ typ danych tutaj oznacza właśnie kamery, więc każdy z tych elementów będzie miał w nazwie cameras. I teraz nazwa mojej kamery pojawia się potem w nawiasach kwadratowych, tak jak to widzimy. Tutaj z GoPro możemy sobie zrobić coś takiego jak na przykład szeroki kąt. I będziemy wtedy mieli tutaj nazwę podaną i zobaczymy również tę nazwę w nawiasie kwadratowym, więc to jest nazwa obiektu. Natomiast ostatnia rzecz to jest lens. W tym przypadku jest lens, w tym przypadku to jest shift Y, shift X. Tutaj będę miał clip start, tu będzie clip end, tutaj będzie prawdopodobnie sensor width. No i te wszystkie nazwy to są właśnie nazwy tych properties, tych parametrów, które tutaj mam. A więc jeżeli wrócę do mojej kostki i będę chciał, dajmy na to, uwzględnić położenie tej kostki na osi Z w zależności od ogniskowej kamery, która teraz wynosi 35, widzimy to tutaj, no to można tutaj wpisać po prostu lens. Nie trzeba pisać całej tej długiej nazwy, wystarczy wpisać tylko końcówkę. Lens, a nie lans. Jeżeli teraz zrobię takie coś, to widzimy, że no czerwone pole tutaj dalej mamy. Więc jest to sygnał dla nas, że nie jest to prawidłowo zdefiniowany zestaw parametrów tutaj. Jeżeli się przyjrzymy, to kostka również stoi w miejscu 0,0, co zresztą jest dane przez ten driver. Aby to poprawnie działało, muszę skojarzyć prawidłowy obiekt
z jego danymi wewnętrznymi. W tym momencie Blender poszukiwał tej zmiennej, czy tej nazwy lens wewnątrz obiektu, który jest kamerą, ale nie znalazł, ponieważ obiekt ten tutaj jako taki nie ma takiego czegoś. To nie jest ten rodzaj obiektu. Aby wybrać kamerę, musiałem rozwinąć to menu, wybrać kamerę i teraz wybrać sobie odpowiedni obiekt stąd, czyli właśnie kamerę jako typ kamera, jest tylko jedna, nazywa się szeroki kąt i teraz dopiero ten mój lens jest znaleziony. I widzę, że jego wartość wynosi 35, czyli ten parametr, który był zachowany w kamerze, został przekopiowany na położenie zetowe mojej kostki. Znowuż poleciała do góry. Spoko. Więc jeżeli teraz wrócę sobie do ustawień kamery i będę zmniejszał ten kąt na przykład do 10 albo na przykład 5, to spodziewam się, że tego typu zmiana sprowadzi mi kostkę na wysokość 5 jednostek nad poziomem 0 tutaj. Natomiast tak się nie dzieje. I znowu tutaj problem polega na tym, że Blender nie aktualizuje wartości, które nie zmieniają bezpośrednio geometrii sceny. Więc mogę na przykład wcisnąć strzałkę w prawo na klawiaturze, aby przeskoczyć do następnej klatki i wtedy odbywa się aktualizacja wszystkich driverów na scenie i kostka już ma wartość nastawioną na 5. Tak samo by było, gdybym nacisnął na guzik Update Dependencies. Pokazywałem już ten guzik wcześniej. Więc w ten sposób możemy sobie skopiować z danego obiektu, z danego elementu Blendera jakiś parametr i tego parametru użyć do sterowania na przykład wysokością kostki albo kimkolwiek innym jej parametrem. Gdybym chciał to zrobić na przykład dla kulki i wykorzystać takie dane jak location, no to mogę sobie tutaj przytrzymać mysz i widzę, że to jest sphere, więc nazwa obiektu to będzie sphere, że będzie to obiekt typu objects, no i oczywiście będzie to nazwa location. Jeżeli w tym przypadku spróbuję wybrać sobie obiekt taki jak sfera z tej listy, to tutaj mogę wpisać location i widzę, że to pole znowu jest czerwone. Problem polega na tym, że w tym przypadku pole location zawiera aż 3 wartości, a nie tylko jedną. No i widzieliśmy w dymku, że jest napisane przy x, że to jest location i w nawiasie kwadratowym 0. Dla y będzie location w nawiasie kwadratowym 1. A dla z oczywiście będzie location w nawiasie kwadratowym 2. Więc te wartości tutaj, chociaż nazywają się x, y, z, są wewnątrz Blendera, w jego wewnętrznych danych zorganizowane w ten sposób, że mają numerki. A więc x to jest 0, y to będzie 1 i tak dalej. A więc tutaj muszę wpisać location, jeżeli chcę powiązać to ze sferą i jej współrzędną x-ową, muszę wpisać tutaj 0. I teraz jak dam Enter, to widzę, że wartość 3 dla sfery położenie x-owe przepisane zostało na wartość 3 w położeniu z-owym dla kostki. W ten sposób to działa. Więc to jest sposób przepisywania parametrów z dowolnego obiektu na dowolny. Weźmy sobie teraz do tej kostki, wpiszmy na przykład coś takiego jak skalę naszego torusa. Skala jest tutaj, możemy wziąć sobie na przykład stąd, widzimy, że to jest objects, a więc znowu będziemy poszukiwali obiektu o nazwie torus i musimy wykorzystać skalę na x, no i wtedy będziemy mieli przepisaną wartość. Możemy sobie to zrobić bardzo łatwo, stąd wybierając torus i tu wpisując scale na przykład 0. I teraz skala naszego torusa na x będzie decydowała o tym, w jaki sposób ta kostka będzie przesuwana. Tak to będzie wyglądało. Ok, więc to jest, mam nadzieję, dosyć zrozumiałe i możemy w ten sposób poprzepisywać sobie różne wartości. Aby nie wpisywać ich tutaj ręcznie, możemy także kliknąć prawym klawiszem w taką skalę i wybrać sobie polecenie Copy Data Path, czyli skopiuj ścieżkę danych. Jeżeli to zrobię i wkleję ją tutaj przez Ctrl-V, to pojawia się samo Scale. No i to właśnie prowadzi do błędu. Muszę pamiętać o tym, że Scale to jest taki wektor zbudowany z 3 elementów i dlatego tutaj trzeba podać jeszcze sobie na przykład jakiś numerek. Na przykład dla Z to będzie wartość 2. No i mamy teraz dla torusa skalowanie współrzędnej zetowej, robiącej beczkę z tego torusa, przesuwaną elegancko kostkę. Takie czary mary. Oprócz tego możemy również zdecydować, że będziemy chcieli pracować z parametrami, które niekoniecznie są liczbą. Zauważcie, że tutaj mogę wybrać sobie różne rzeczy i nie jest wcale powiedziane, że to będą rzeczy, które zawsze będą przedstawiane jako liczba. Ponieważ mogę na przykład mieć coś takiego w driverze, co nie będzie reprezentowane przez liczbę. Weźmy na przykład, spróbujmy zrobić coś takiego. Niech jakiś driver steruje widocznością tej kostki, czyli ona może nawet zniknąć. Aby to zrobić, najeżdżam myszą na oko tutaj w outlinerze i naciskam klawisz D. I to powoduje, że to oko w tym momencie posiada driver, który steruje widocznością tego cube'a. Jednocześnie tutaj w panelu, gdzie mam definiowane drivery, widzę, że jest Restrict View, a więc jest to mój driver, który
opisuje mi tak naprawdę widoczność tego naszego klocka. I teraz, jeżeli się przyjrzę, jak wygląda taki driver, to widzę, że tutaj on nie ma wpisane żadnego zera. Jest wpisany tutaj false, czyli fałsz, inaczej rzecz biorąc. I teraz te pole tutaj nazywa się ogranicz widoczność. Jeżeli ogranicz jest ustawiony na fałsz, to znaczy, że widoczność nie jest ograniczona. A więc tutaj mam teraz fałsz, a to znaczy, że kostka jest widoczna. Jeżeli wpiszę tutaj prawdę, czyli wartość true, w tym momencie kostka zniknie. No i teraz mam problem, ponieważ nie mogę jej zaznaczyć. Sprawdźmy, czy mogę tutaj kliknąć. Zdaje się, że nie mogę, ale mogę na szczęście kliknąć tu i przestawić tę wartość na otwartą. Ona się tutaj po prostu nie zaktualizowała. No i teraz się właśnie zaktualizowała i znowuż mam problem. Więc trzeba z tym uważać. Generalnie rzecz biorąc, zamiast tego drivera, wezmę sobie, wcisnę tutaj Alt-D, ustawię driver na renderowaniu. Czy też driver będzie określał, czy daną kostkę mogę renderować, czy nie. Mam nadzieję, że widzicie tutaj na krawędzi ekranu, jest również takie kółeczko, które jest fioletowe trochę. I to jest właśnie renderowalność tego obiektu. Więc teraz, jeżeli kliknę tutaj, to jest Restrict Render w tym momencie. Tutaj znowuż mogę mieć False albo True. I teraz te wartości, to nie jest taka wartość bezpośrednio, którą można wyciągnąć sobie z obliczeń. Z obliczeń mogę wyciągnąć wartość, która jest numerem. Ale tak się składa, że zobaczcie, jeżeli jest true, to tutaj mam zgaszony ten aparacik. Jeżeli ustawię sobie tutaj wartość false, to on będzie zapalony. A więc wartość 0, którą teraz mi driver pokazuje, jest interpretowana w tym kontekście jako false. Czyli jeżeli tu wpiszę 0, to wychodzi mi, że ten obiekt może być renderowany. Jeżeli wpiszę tutaj 1, to jest równoznaczne z true i widzę, że ten aparacik tutaj zgasł, a więc obiekt nie będzie renderowany. A więc mogę tutaj wpisać wyrażenie, które będzie decydowało o tym, czy obiekt będzie widoczny, czy nie będzie widoczny, a to już jest całkiem niegłupia sprawa. Całkiem sprytna rzecz, można powiedzieć. Więc może usunę ten driver stąd przez Alt-D i pokażę to w jeszcze inny sposób. Mogę do tego obiektu kostki dodać sobie taki prosty modyfikator, jak na przykład mask. Mask działa w podobny sposób. Zobaczcie, kostka teraz znikła. Widzę tylko jej środek jako centrum obiektu, więc mogę nadal tą kostkę zaznaczyć, odznaczyć. No, gdzieś tutaj ona była, chyba nie mogę jednak. Więc musi być zaznaczona, bym widział to centrum. Chyba, żebym dał sobie tutaj panel display. I w panelu display wezmę All Objects Origins i wtedy zobaczmy. Widać teraz, że mogę nadal tą kostkę zaznaczyć, chociaż jest niewidoczna. No i teraz tak, mam tutaj po prostu zwykły modyfikator. Ten modyfikator ma coś takiego jak grupy wierzchołków i jest taki guzik specjalny, który pozwala mi włączyć się albo wyłączyć. Znaczy, jak nie mam wybranej żadnej grupy i żadna grupa wierzchołków nie jest zdefiniowana w tym modyfikatorze mask, jak kiedyś o nim nawet opowiadałem, to przełączenie tego powoduje działanie dla wszystkich wierzchołków i teraz jest to odwrócenie działania tego modyfikatora. Mogę tutaj dodać driver w tym momencie, naciskając D i teraz ta wartość to jest coś takiego jak invert mask. No i teraz widzę, że to jest false, w związku z tym jest niewidoczne, ale jak wpiszę true, to będzie widoczny. A więc tu jak wpiszę 1, to znaczy, że kostka jest widoczna. Jak wpiszę 0, kostka będzie niewidoczna. To jest super. Z tym, że po co mi coś takiego? Otóż okazuje się, że mogę tutaj wpisywać wyrażenia, które nie tylko liczą coś w sensie numerycznym i generują mi jakieś liczby, które są wynikiem, ale mogę wpisywać tutaj również porównania. Te porównania mogą być wyrażeniami logicznymi. Czyli zamiast pisać coś takiego jak 0, mogę wpisać na przykład położenie tej kulki większe lub mniejsze od 0 na osi x. Weźmy, zróbmy coś takiego zupełnie dla beczki, a więc niech nasza zmienna zawiera sobie obiekt, który nazywa się sphere i bierzemy sobie x location z naszego sphere, a więc w tym przypadku to jest 3. Jeżeli napiszę sobie tutaj ten var, to w tym momencie wychodzi, że jest to wartość 3. Wartość 3 jest większa od 0. W ogóle jest od 0 całkiem różna. W związku z tym przez ten rodzaj drivera interpretowana jest jako wartość prawdziwa. Gdy natomiast ta kostka osiągnie wartość 0 na swojej współrzędnej x-owej, nie kostka, tylko kulka, przepraszam, to zobaczymy, że kostka zniknie w tym jednym, jedynym momencie, kiedy współrzędna x dla kulki będzie wynosiła 0. Ewentualnie nie będzie widoczna również wtedy, kiedy ta wartość będzie ujemna. I w ten sposób tutaj widzimy działanie tego drivera. Otóż normalnie w logicznych wyrażeniach jest tak, że wartość 0 oznacza fałsz, każda inna wartość oznacza prawdę. Natomiast driver działa tu w ten sposób, że każda wartość mniejsza od 0
jest równoznaczna z fałszem, a więc wartość 0 jest wartością graniczną, czyli 0,1, dalej mamy fałsz i dopiero 0,999 w zasadzie daje nam 1. Czyli wartość 1 to jest pierwsza wartość, przy której cokolwiek stanie się widoczne, natomiast każda wartość poniżej jedynki będzie tutaj generowała nam wartość niewidoczną. No i teraz do czego tego użyć? No w zasadzie to pomysłów można mieć na to bardzo dużo. Może ten driver usunę stąd. Teraz przesuńmy sobie tą kostkę tak gdzieś na 3, żeby było trochę wyżej. I teraz zobaczmy, do czego można użyć na przykład tej własności, którą tutaj mam wklepaną. Otóż możemy zmieniać tutaj wartość 1 na 0, później znowuż na 1, później znowuż na 0, w zależności na przykład od położenia x-owego tej kostki. Wystarczy tylko, że napiszę sobie tutaj var, w tym momencie jest 3, ale mogę potem policzyć modulo na przykład 2. I teraz reszta z dzielenia przez 2 wartości 3 wynosi 1. W związku z tym kostka jest widoczna, ale jeżeli var będzie wynosiła na przykład 2, to resztą z dzielenia będzie 0, a więc kostka zniknie. Jeżeli kulkę przesunę o jedno pole, kostka znika. Tutaj znowu się pojawia. Tutaj znika. Tutaj się pojawia. Tutaj znika. A więc będzie mi cały czas ta kostka migać. I to jest bardzo fajne, takie proste zastosowanie drivera, który działa jako wartość wyliczająca mi pewien warunek. Wartość wyliczająca pewną cechę logiczną. Możemy w ten sposób zrobić również taki fajny bajer, który nam powie, że no na przykład niech to nie będzie kostka, wywalę tą kostkę, dodam sobie teraz jakiś tekst. Na przykład ten tekst może brzmieć, uwaga, x jest mniejsze od zera, dajmy na to. I to będzie nasz taki tekst ostrzegawczy, który sobie gdzieś tam postawię. Już teraz jakby nie wnikam, czy to będzie komuś potrzebne, czy nie, ale możemy zmodyfikować ten obiekt za pomocą modyfikatora, który nazywać się powinien mask, ale którego tutaj niestety nie mam, ponieważ jest to tekst, a więc skonwertuję ten tekst na mesha przez Alt-C, i teraz już mam ten modyfikator mask, mogę go tutaj dodać, dodam dla niego driver i teraz ten driver dla obiektu zdefiniuję w ten sposób, że jeżeli na przykład wartość tego położenia kulki będzie mniejsza niż 0, no to wtedy się włączy tutaj napis. Możemy sprawdzić, jak to będzie, więc na początku wybieram sobie kulkę, dla niej położenie x-owe wynosi teraz 3 i teraz musimy tutaj napisać jakiś warunek, który sprawdzi, czy wartość tego naszego var jest mniejsza niż 0, więc spiszmy coś takiego, var mniejsze od 0. Jeżeli to będzie prawda, to w tym momencie tu pojawi się wartość 1. A to będzie wtedy oznaczało, że pojawi nam się napis, więc sprawdzam teraz, ciach. Wartość nie jest teraz mniejsza od 0, wynosi 3, w związku z tym driver przybiera wartość 0. No i jeżeli będę kulkę przesuwał powolutku, to w pewnym momencie jej położenie na x stanie się ujemne, a to spowoduje, że wartość x-owa będzie nam triggerowała zmianę tego drivera, no i będziemy mieli coś takiego. A więc możemy zbudować sobie taki prosty, ostrzegawczy sygnał, który będzie nam mówił, że przekroczyliśmy pewną wartość gdzieś tam. To się może przydać do różnych gier na przykład, albo do jakiejś wizualizacji, albo w ogóle do czegokolwiek, co po prostu wymyślimy. Oczywiście tego typu zastosowanie driverów jest daleko dalej idące, no i te własności, które tutaj mam, można wykorzystać naprawdę na mnóstwo różnych sposobów. Jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy dodać do naszego blendera, to znaczy pewne wartości, które mogą nam ułatwić pracę. Na początku może posprzątam trochę, wyrzucę te elementy, które tutaj są dodane, łącznie z kamerą, uporządkujmy trochę scenę i teraz zróbmy coś takiego. Chciałbym mieć na przykład plane'a. Ten plane niech będzie podzielony przez subdivide'a na takie, powiedzmy sobie, 4 płaszczyzny i dodam teraz sobie tutaj do niego modyfikator wireframe, który powinien gdzieś tutaj być, dzięki czemu dostaję taką fajną kratkę. Kratka jest spoko i wygląda elegancko, ale teraz załóżmy, że chciałbym tą kratkę powielić dookoła całej sceny. Więc takim prostym sposobem powielenia tej kratki jest dodanie modyfikatora array i oczywiście zmiana ilości powtórzeń. Kolejny modyfikator array mógłby zostać dodany po to, aby odbić całą tą kratkę, ale na przykład w kierunku osi Y, a więc miałbym teraz możliwość powielenia tego w ten sposób. Jednak tak dodane te modyfikatory powodują, że powiększa mi się ten obszar tylko w jednym takim narożniku. A więc można byłoby to zmienić jeszcze bardziej i na przykład dodać modyfikator mirror, który odbijałby całość na drugą stronę. Aby to zrobić, na początku przesunę sobie ten obiekt
gdzieś tutaj, tak żeby stał w narożniku. No i teraz mogę dodać bezpośrednio modyfikator mirror, który odbije mi to w osi X i w osi Y, tak abym miał po każdej stronie cały ten zestaw. No i teraz jeżeli będę miał taki modyfikator mirror, dodam go tutaj, przesunę go troszkę wyżej, tak żeby on był przed tymi arrayami wszystkimi. No i oczywiście skonfiguruję go tak, żeby działał w osi X oraz Y. To teraz zobaczymy, jakby to mogło wyglądać tak normalnie. Na początek może wyłączę wszystkie te modyfikatory, po to abyśmy zobaczyli, jak to działa. Więc mam tutaj swój obiekt. Ten obiekt, mam nadzieję, że leży całkiem równo w siatce. Jego środek jest dokładnie w środku układów współrzędnych, a więc wireframe będzie generował mi taką elegancką krateczkę. To jest spoko. Teraz, jeżeli użyję modyfikatora mirror, to ten mirror będzie mi odbijał ten obiekt centralnie na wszystkie strony, czyli w lewo i tutaj w kierunku osi Y. Jeżeli teraz włączę Array, to Array będzie mi powielał jedną z końcówek, więc przypuszczam, że w tym przypadku Array powinien być pierwszy. I teraz widzę, że odbicia następuje w obu stronach, wcześniej powielane przez Array i tak samo ten Array również powinien być troszeczkę wyżej. Jeżeli go włączę, mam teraz po środku całą taką płaszczyznę zrobioną przez te trzy modyfikatory. No i teraz pomyślmy, że chciałbym mieć możliwość kontroli, jak bardzo szeroko działają te modyfikatory, czy w ogóle jest widoczny ten mirror, ewentualnie jak duża będzie ta moja płaszczyzna, że tu będzie na przykład 3 i tutaj też będzie 3, dajmy na to. Oczywiście można to zmieniać bezpośrednio w tych modyfikatorach, nie ma żadnego problemu i jest to całkiem spoko. Ale można też zrobić coś takiego, że jeżeli zmienię jeden z tych modyfikatorów, to automatycznie zmieni się również drugi. I wtedy wystarczy mi tylko zmieniać w jednym miejscu całość. To oczywiście można zrobić za pomocą driverów bardzo łatwo. Wystarczy dodać driver do tego elementu i związać go z wartością parametru, który ustawiam tutaj. Nie jest to żadna filozofia, więc możemy to chyba pominąć, ale jest także możliwość dodania tak zwanych dodatkowych własności, których normalnie nie ma. I te własności możemy wykorzystać do sterowania tymi parametrami. A więc gdybym chciał takie coś zrobić, to mogę na przykład kliknąć sobie w panel z obiektem i tutaj znajdę taki podpanel, który nazywa się Custom Properties, czyli własności, które są no po prostu zdefiniowane przez użytkownika. Jedna z nich tutaj już jest, to jest Cycles, pochodząca od tej wtyczki, która określa renderowanie w Cycles. Na razie to zostawię bez zmian. I tu mogę dodać nową wartość. Weźmy sobie, przesuńmy ten panel do góry i nacisnę guzik Add. Wtedy pojawia się taki nowy panel z dodatkową nową Custom Property, czyli z pewną taką zdefiniowaną zmienną. Ta zmienna nazywa się domyślnie prop, ma wartość 1 i mogę ją edytować albo usunąć, naciskając guzik minus. Oczywiście zniknęła. Jeżeli dodam taką wartość i nacisnę Edit, to wtedy w tym malutkim okienku, które się tu pojawia, mogę zedytować jej parametry. I to okienko jest teraz dosyć małe, przepraszam za to, mam nadzieję, że wszystko widzicie. Więc teraz mogę zmienić nazwę na przykład tej wartości. Niech to będzie nazwa taka jak rozmiar. I ten rozmiar niech będzie wartością całkowitą. Na początku niech wynosi 0. I teraz mogę określić, jakie będą minimalne i maksymalne wymiary, czy też jaki będzie zasięg tego rozmiaru. Powiedzmy, że będzie miał wartość minimalną równą 0, a maksymalną równą na przykład 20. I teraz oczywiście mogę użyć jakichś takich miękkich limitów, które będą ograniczały troszeczkę bardziej elastycznie to wszystko. I mogę także wpisać sobie taką podpowiedź, tooltip. I mogę tu napisać na przykład rozmiar całej siatki. Jeżeli takie coś zrobię, to mam zdefiniowaną własną własność, czyli taką zmienną specjalną, która sobie będzie tutaj spokojnie siedziała. Ona nazywa się rozmiar, jak najadę na nią myszą, to ona oczywiście ma ten tooltip i widzę także, że jest do niej ścieżka danych. I widzę, że to jest coś takiego jak obiekt, który nazywa się plane. To jest przypadkiem ten mój plane, który tutaj dodałem, ale oprócz tego nazwa tego to jest nawias kwadratowy, cudzysłów i rozmiar. Będziemy mogli użyć tego parametru w driverach. A więc teraz, żeby zrobić jakiś użytek z tego parametru tutaj, który mogę zmieniać od wartości 0 do wartości 20, tylko i wyłącznie, mogę wrócić do moich modyfikatorów i w panelu Array dodać driver do pierwszego, a później do drugiego. I teraz ten mój rozmiar, który ustaliłem sobie w tym miejscu, ma sterować tak naprawdę tym, co jest ustawione w tamtych modyfikatorach, a więc w Arrayu ten count ma się zmieniać. Minimalna wartość tego count tutaj to jest 1, natomiast w moim przypadku jest 0. Zobaczymy, jak zachowa się ten modyfikator w przypadku, gdy dostanie tutaj 0. Aby to zdefiniować, mam już te drivery widoczne tutaj, to jest count Array i count Array 001. I teraz tutaj muszę tylko wpisać single property, który pochodzi właśnie z tej mojej wartości ADD.
No więc na początku wybieram obiekt. Obiekt jest wybrany jako object, to już jest w porządku, to jest domyślne. Natomiast później wybieram sobie obiekt, który jest tym moim obiektem plane. I dla plane'a muszę wpisać całą moją nazwę. Tą nazwę mogę przepisać stąd, ale wystarczy również, że kliknę prawym klawiszem, wezmę copy data path i tutaj zwyczajnie ją wkleję. Jak widzimy, wkleja się nazwa razem z nawiasem kwadratowym i to jest OK. Wkleiło się, kolor czerwony znikł, a więc to najwyraźniej działa. Tak samo zrobię dla drugiego drivera. Wybiorę sobie tutaj plane i wpiszę tę wartość. Oczywiście to musi być single property. Mam zdefiniowane oba drivery, które teraz wynoszą 0. Widać także, że jeżeli ustawię 0, to ta wartość tutaj nadal nie jest przepisana. Więc wezmę sobie jeszcze kliknę update dependencies. Ciach. I z jakiegoś powodu mam tutaj cały czas wpisaną wartość 3. Zobaczymy dlaczego, bo 3 jest wpisane również tutaj. Więc teraz to var, które miałem wcześniej określone, muszę przepisać i umieścić w tym miejscu. Var mam teraz 0 i od razu widać, że działanie drugiego modyfikatora zniknęło. Ustawiłaś tutaj wartość 1. Tak samo to będzie trzeba zrobić tutaj, więc klikam w ten array, wpisuję tutaj var. I teraz mam zrobione coś takiego. W każdym z dwóch modyfikatorów jest driver. Ten driver polega na wartości ustawianej przez moją custom property o nazwie rozmiar. Jeżeli ustawię rozmiar na 1, to jest dokładnie to samo co teraz, ale jeżeli ustawię rozmiar na 2, to widzę, że oba te modyfikatory natychmiast ustawiają sobie wartość 2. A więc tak naprawdę mogę sterować tymi dwoma suwakami z jednego tylko miejsca, z tego tutaj. A więc mogę ustawić tutaj no, maksymalnie do 20, co prawdopodobnie obciąży mi znacznie blendera, ale widzę, że w ten sposób można fajnie wygenerować całą siatkę, całą elegancką kratkę tutaj. No więc mogę sobie ustawić 2, żeby nie było to za duże. I teraz następną fajną rzeczą jest to, że oczywiście mogę sobie nawet ten panel z driverami ukryć, nie potrzebować go i tak dalej, ale cały czas mam dostęp do obu modyfikatorów za pomocą jednej tylko zmiennej. Nie muszę ich dwukrotnie klikać, wystarczy tylko jeden klik. Za jednym zamachem zmieniam dwie niezależne od siebie funkcje, dwa elementy w blenderze. Najfajniejsze jest oprócz tego jeszcze to, że mogę nawet zamknąć ten panel, mogę go ukryć i ten panel znajdzie się również tutaj. Zobaczcie, że jeżeli jest jakieś custom property zdefiniowane, to w tych panelach tutaj pojawia się również dodatkowy podpanel o nazwie properties i pewnie już go widzicie, jak pozwijam wszystko, on jest tu na samym dole. I w tym properties mam dokładnie to samo, co jest w custom properties w tym panelu object. Widzimy? Jest dokładnie to samo. Więc nie muszę tego panelu używać, mogę zrobić full screen nawet i w moim panelu properties, skąd właśnie bierze się jego nazwa, mam te swoje własności zdefiniowane. Tego typu własności wykorzystuje się bardzo często przy różnego rodzaju systemach kości, ponieważ tam jest bardzo wiele wartości, które muszą zmieniać naraz kilka constrainów, kilka modyfikatorów często, no i to jest bardzo dobre miejsce do ich wykorzystania. A tutaj mam po prostu zdefiniowane 4 modyfikatory i za pomocą jednego kliku modyfikuje ustawienia ich dwóch od razu. No więc wykorzystując custom properties można zrobić tego typu fajny panel. No i to jest całkiem spoko. Przyznacie chyba sami, że jest w ogóle wypas. Mogę zrobić nawet jeszcze więcej. Dodajmy jeszcze jeden modyfikator do tego stosu tutaj. I ten modyfikator niech to będzie na przykład coś takiego jak subsurf. Jak dodam subsurf teraz, zobaczymy, że robi mi się taka dziurawa tutaj troszeczkę historia, ale mogę ten subsurf ustawić jako pierwszy modyfikator. I on będzie zajmował się niczym więcej, jak tylko cięciem geometrii. Więc tutaj im więcej będzie tych elementów na view i na render, tym będę miał głębiej i mocniej pociętą geometrię. Aby jednak to działało prawidłowo, muszę wziąć sobie simple, no i teraz mam elegancką kratkę. A więc mogę sterować tymi pocięciami i określać, jak gęsta jest moja siatka. Więc ona może być naprawdę gęsta i to już generuje poważne obciążenie dla kompa, więc kliknę sobie Optimal Display. No i tu również mogę dodać driver. Dodajmy go zatem, naciskając D. I teraz ten driver w ustawieniach driverów to jest coś takiego, co dochodzi tu jako levels dla subsurfa. I tu również muszę wpisać var, a następnie dodać nową custom property, która się będzie nazywała na przykład gęstość siatki. Więc dopiszmy sobie tutaj coś takiego. Oczywiście wartości, które mogę wpisać, to będzie 0, maksymalnie powiedzmy sobie do 5, żeby nie zamordować komputera. Te wartości będą całkowite, więc tu wpiszę 1 bez przecinka, co oznaczać będzie liczbę całkowitą. Wtedy driver będzie miał po prostu takie liczby całkowite, a bez ułamków. No i oczywiście tutaj napiszę sobie gęstość siatki albo ustaw. Gęstość siatki. OK.
mam zdefiniowaną własność i teraz gdybym tutaj zmienił na 2 lub 3, chciałbym, aby ta siatka również się zmieniała, ale żeby to działało, to w tym moim driverze związanym z levels muszę ustawić var, a następnie skopiować sobie stąd nazwę. Copy data path, weźmy sobie jeszcze siatkę jako obiekt, single property, wpiszmy to tutaj jako gęstość siatki i bam, jest. Jeżeli gęstość siatki zmienię na 2, zmienia się gęstość siatki. Świetna sprawa. Jeżeli dam 0, siatka jest rzadka dosyć. Obejrzyjmy teraz, jak to działa, wykorzystując pełen ekran i po prostu ten panel properties, który tutaj mam. Przesunę go do góry, pod transform, albo nawet nad transform i mogę sobie teraz spokojnie z tymi zmiennymi pracować. A więc rozmiar ustawmy sobie na niewielki. Mogę sobie teraz zwiększyć gęstość siatki, mam siatkę gęstą. I w ten sposób mogę sterować różnego rodzaju parametrami z tego panelu po prostu, chociaż każdy z tych parametrów może sięgać głęboko w Blendera i na przykład modyfikować modyfikatory, constrainy albo jeszcze jakieś inne parametry, które tylko uda nam się znaleźć, przyjdą nam do głowy. To jest w ogóle wypas. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, która dotyczy tych driverów i nie tylko. Otóż gdybyśmy chcieli, żeby taka siatka się na przykład zaczęła obracać albo coś ciekawego miałoby się z nią zacząć dziać, no to wtedy można byłoby sobie wyobrazić, że potrzebny by nam był driver, który na przykład sterowałby obrotami takiej siatki. A więc obrót na osi Z tutaj można również określić przez driver. I jest na to oczywiście jeszcze jeden sposób, o którym zdaje się nie mówiłem i to chyba nigdy. No, możemy tutaj wpisać coś takiego jak znaczek hash. Jeżeli wpiszę hash tutaj, to zobaczcie, że to pole znienacka robi się fioletowe, czyli dodał się driver. Ten driver oczywiście jest pusty, nic ciekawego nie robi, ale jeżeli w niego kliknę, tutaj jest Z Euler Rotation, to widzę, że jest to po prostu pusty driver bez żadnych wartości. Mogę go oczywiście stąd usunąć przez Alt-D, wtedy on znika, ale takim szybkim sposobem wpisania nowego drivera tutaj jest użycie tego hasza właśnie. Oczywiście mogę wcisnąć też prawy klawisz, dać Add Single Driver, on wtedy się tutaj dodaje, elegancko już ma tą zmienną ustawioną, wszystko jest pięknie, cacy. Natomiast hakerski sposób polega na tym, że wciskam hash, pisze frame na przykład, no i ten frame w tym momencie to jest bieżący numer klatki. To jest taka sama funkcja, jak na przykład było pi, albo degrees, albo jeszcze inne funkcje, które możemy tutaj wpisać. A więc jeżeli tutaj wpiszę frame, to będę miał bieżącą klatkę. Musimy tylko pamiętać, że ten frame będzie na początku równy 1, później 2, później 3, później 4 i tak dalej. Natomiast wartość, którą tutaj mogę wpisać, to jest wartość, która tak naprawdę musi być wpisana w radianach. A więc będę miał jeden radian, później drugi radian, trzeci i to będzie generowało 1/4 obrotu za jednym zamachem. Zresztą zobaczmy. Jeżeli teraz spróbuję przesunąć do klatki numer 1, 2, 3, 4. O, widzę, że jakoś to nie chce działać tutaj. Być może dlatego, że jest jakiś błąd, zaraz sprawdzimy. No tak, jest invalid Python expression, to dlatego, że mam tu jakieś spacje prawdopodobnie. Więc weźmy sobie to, wywalmy. I teraz widzę, że jest OK. Teraz każdy obrót daje mi bardzo wielką zmianę kąta. Okay? Więc jeżeli wpiszę frame, to będzie po prostu zbyt wiele. Ale mogę przeliczyć tą wartość, która jest tutaj w radianach, na stopnie. Wystarczy tylko napisać razy pi, podzielić przez 180 i mam teraz wartość w stopniach. Teraz każda zmiana klatki, tak jak widzimy tutaj 40, 41 i tak dalej, powoduje zmianę obrotu o dokładnie 1 stopień. Więc jak puszczę całą animację, to mam obrót generowany elegancko przez driver, który wylicza mi bieżącą wartość w stopniach, no i podaje ją do tego kąta obrotu tutaj. Okay? Tak to wygląda. Mogę także zrobić coś takiego, że tutaj wpiszę sobie na przykład razy 2 i wtedy mam 2 razy szybszy obrót. Na jedną klatkę mam obrót wielkości 2 stopni. OK, mogę także podzielić to sobie przez na przykład 2. Mogę to nawet pomnożyć przez sinus na przykład od frame. Czyli teraz będę wyciągał sobie funkcję sinus tak naprawdę z tych moich klatek. Ale tak w ogóle to może weźmy całość pod tą funkcję, żeby zobaczyć co wyjdzie. No i będziemy mieli teraz zmianę, która będzie wyglądała jakoś tak. Proszę zobaczyć, teraz mam takie spokojne bujanie w jedną i w drugą stronę. Zależnie od tego, jaką wartość akurat przyjmie funkcja sinus, zależnie od kąta obrotu, czy też od numeru bieżącej klatki. Więc możliwości tutaj jest naprawdę masa. No i zdaje mi się, że opowiedziałem o większości z nich, ale to i tak nie jest jeszcze koniec. Można pójść w jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy i to będzie już w następnym tutorialu. Także dziękuję za uwagę. Używajmy hakerskich wyrażeń, żeby okazać się kozakami i wtedy będziemy mieli pewność, że Blender będzie nas się słuchał, no być może lepiej niż innych. Mnie się właśnie teraz przestał słuchać, mam tu błąd. Dobra, do zobaczenia.